Pan Bóg z nami jest i jest obecny w swoim Kościele. Być może jeszcze mocniej niż nam się to wydaje. Nawet jeśli ten Kościół dzisiaj jest Kościołem pustym, to wierzę w to mocno, że jest Kościołem zjednoczonym, że jest Kościołem, który przeżywa swój autentyczny Wielki Post. Moment szczególny, moment, w którym zadajemy sobie wiele ważnych pytań. Moment, który nie może stać się momentem osądzania, krytyki. Moment, który jest szansą, żeby jeszcze bliżej być Jezusa. Kiedy przeżywamy ten Wielki Post, dla mnie niesamowicie ważnym momentem Wielkiego Postu jest Pan Jezus modlący się w Ogrodzie Oliwnym. Był wtedy sam, pomimo realnej obecności uczniów, sam na sam przed Ojcem. Pomyślałem sobie, że ta sytuacja, kiedy Jezus cierpi w ogrójcu, bo Jezus cierpi, kiedy Jego dzieci cierpią, jest dla nas szansą, możemy towarzyszyć Jezusowi. Ale może być tak, że jak apostołowie uciekniemy i zaśniemy, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy chcieli dzielić, kiedy szukamy winnych, kiedy obwiniamy Kościół. Pięknie papież Franciszek dzisiaj powiedział, że jedyną rzeczą, jaką możemy robić, pytając o grzech, to nie jest to, by pytać o cudzy grzech. Ważne jest, by wobec tej sytuacji, którą przeżywamy, pytać o grzech własny. Przeczytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, jak bardzo to słowo nam pomaga. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość. Odstąpiliśmy od naszych królów. To jest autentyczny rachunek sumienia. Pan Bóg nas zaprasza do tego, byśmy skonfrontowali się z własnym grzechem, byśmy uderzyli się w swoje piersi, byśmy zechcieli być jeszcze bardziej bliżej Kościoła, w swojej skrusze, bliżej Jezusa, być z Jezusem zjednoczonym na modlitwie, nieraz w opuszczeniu, nieraz w takiej myśli zatrwożenia, kościoły zamknięte nie znaczą, że nie ma Eucharystii. My kapłani sprawujemy tę Eucharystię każdego dnia. Wierzę w to bardzo mocno, że w tym czasie Italia staje się jednym wielkim ołtarzem zintensyfikowanej Eucharystii i jeszcze bardziej spragnionych serc ludzkich. Niesamowicie piękne musi być doświadczenie od strony Bożej, niesamowicie głębokie. Bo zaraz po tych słowach w pierwszym czytaniu padają jeszcze inne słowa, które pokazują nam, kim jest Bóg. Owszem, zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy wielką nieprawość, ale Bóg jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że się zbuntowaliśmy i nie słuchaliśmy Jego głosu. Bóg jest miłosierny, a więc ten czas nie jest czasem jedynie trudu i cierpienia, nie jest jedynie czasem słabości, nie jest jedynie czasem, w którym jesteśmy wezwani do oskarżeń, ale jest czasem do przylgnięcia do Boga, który jest miłosierdziem, do wglądu w swoje sumienie, do jeszcze głębszego wejścia w samego siebie, bo tam znajdziemy Chrystusa.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Usłyszeliśmy dzisiaj w tym pięknym fragmencie Ewangelii świętego Łukasza. A Łukasz, święty Mateusz natomiast nam powie, bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Na czym polega ta doskonałość? Oby ta doskonałość nie polegała na takim wsobnym samopuryfikowaniu, na takim myśleniu o sobie, na takim wewnętrznej chęci nawet oczyszczenia siebie, ale nie na takim skupieniu na samym sobie. Ważne jest, by być miłosiernym jak Ojciec. By być miłosiernym jak Ojciec, to znaczy mieć miłosierdzie dla innych. Słowo miłosierdzie, misericordes. Misericordes. Centralne słowo cor jest słowem serce. Miseri, dla ubogich. Dla, czyli mieć serce dla ubogich, mieć serce dla biednych, mieć serce dla ostatnich. To jest forma bycia doskonałym. Być doskonałym jak Ojciec, to znaczy tyle właśnie. Być w relacji do drugiego człowieka, myśleć o drugim człowieku. Dzisiaj, skoro przeżywamy ten Wielki Post w taki, a nie inny sposób, kiedy nasze kościoły są zamknięte, kiedy nie możemy przeżywać wspólnie Eucharystii, jak czyniliśmy do tej pory, chcemy to czynić w duchu posłuszeństwa Kościołowi. Chcemy to czynić także w duchu posłuszeństwa tym, którym powierzona została władza. Wierzymy, że to ma sens. Wierzymy, że to ma sens. Chcemy być w tym świecie i żyć w zgodzie ze światem. Kochani bracia i siostry, to nie jest zdrada Chrystusa. Chrystus jest z nami. Możemy być jeszcze bliżej Chrystusa. Nie dajmy się zwieść takiemu myśleniu. Dzisiaj myślę, że to, co najbardziej Chrystusa uderza i to, co najbardziej, myślę, Chrystusa boli, to głosy, które podzielają stanowisko, że Chrystus został opuszczony. Chrystus jest z nami, a my mamy być jeszcze bardziej z Nim. Diogenet, autor listu do Diogeneta, opisał kiedyś chrześcijan w tym stylu. Powiedział, że chrześcijanie to są ci ludzie, którzy nie wyróżniają się niczym ponad ten świat, że żyją w tym świecie zgodnie z jego prawami. Jesteśmy włączeni w te struktury, ale to wnętrze chrześcijanina jakoś go odróżnia. Chcemy, aby ten czas był takim właśnie zwróceniem się ku swojemu wnętrzu, jeszcze bardziej przemianiem swojego serca. Życzę każdemu z was, aby to była wędrówka rzeczywiście do spotkania z Chrystusem, który jest Chrystusem bliskim każdemu z nas. Jestem osobiście bardzo mocno zaangażowany w modlitwę za wszystkich chorych i cierpiących w tym czasie. Za wszystkich, którzy zmagają się na jakikolwiek sposób z tą chorobą. Ale wierzę bardzo mocno, że cokolwiek się nie wydarzy, to wszczepieni w Chrystusa jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy w stanie wyjść z tej próby coraz bardziej silni, coraz bardziej mocni, coraz bardziej zjednoczeni. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Zgrzeszyliśmy, pobłądziliśmy, nie słuchaliśmy Jego głosu, ale Ojciec nasz jest Bogiem miłosiernym i nieskorym do gniewu. Zechciejmy zatem, zanim szukać za głosem diabła podziałów, zanim chcemy szukać i oceniać, kto jest winny, kto jest winien, kto jest prawy, zjednoczmy się wszyscy razem w modlitwie jeszcze głębszej. Obudźmy pragnienie serca, bycia z Jezusem. Niech nasza modlitwa będzie zaangażowaniem w towarzyszenie Jezusowi, który jest Bogiem opuszczonym w Ogrójcu. Przejdźmy razem drogą krzyża po to, byśmy kiedyś w niebie mogli wspólnie spotkać się na nowo zjednoczeni w Chrystusie i mogli śpiewać radosne i paschalne Alleluja. Wszystkim wam z serca pragnę błogosławić.